Panie i panowie, witam w kolejnym odcinku Hide and Seek z widzami. The Rising Ice Dragon. Tak nazywa się mapa, która wkrótce z pewnością pojawi się w trybie Battle Royale na miejscu karkołomnego kina. W dzisiejszej zabawie weźmie udział aż 10 osób, ale tylko jedna z nich wygra 1000 V-dolców. Teraz wszyscy stawiamy łapeczkę w górę, subskrybujemy kanał oraz wpisujemy kod w sklepie Gaming with Pharrell. Jeżeli już to zrobiliście, teraz zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Pharrell, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu kreatywnego. Jest dzisiaj ze mną aż 10 osób i będziemy bawili się w Kowanego na przepięknej mapie. Panowie, co to jest w ogóle z tyłu? Weźcie się, odwróćcie wszyscy. Jak to nazwiemy? Smok. Twój stary. Twój stary pijany z żelazną, no. Z lodowatą ręką, która wyciąga po browara. Okej, teraz przedstawiam wam wszystkich uczestników dzisiejszej zabawy. Numer 1. Damian, witam cię bardzo serdecznie. Siema. A, to z tej strony leci, okej. Kolejną osobą jest Damszel, witam cię bardzo serdecznie. Siema, siema. IQ Happy. Siemaneczko. Lucky Wiśnia. Dzień dobry. Marek. Witam. Filipek. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Rycerz. Witamy czornego. Galaxy Solunover. O, tu jakieś agresja już jest na odcinku, o, widzę. Witam wszystkich, witam. Siemanko. TFT Daniel, siemanko. Cześć, siemano. Oraz Sergiusz. Witam serdecznie. Moi drodzy, rozpoczynam gierkę za chwileczkę. Chowamy się w takie miejsca, w które mogę później wejść fizycznie. Na tej mapie nie można budować, więc jeżeli jak będziecie lądowali lotnią, nie schowajcie się, nie wiem, gdzieś w takim miejscu, że nie będę mógł tam po prostu później wejść. Osoba, która najlepiej się schowa, wygrywa 1000 V-dolców. Na szukanie was mam prawie 20 minut, mam nadzieję, że was wszystkich znajdę. Ewentualnie, jak będzie mi za ciężko, to wezmę sobie jakąś osobę do pomocy. Proszę ode mnie odejść. To co? Rozpoczynamy gierkę. Przypominam, że się nie przemieszczamy. Osoba, która zostanie złapana, pierwsza nakryta, a ją zastrzeliwuje. Czyli nie możemy wlecieć teraz w miejsce, w które nie będziemy, tak? Tak. Ja ląduję, w sumie wezmę tylko sobie broń i sobie wezmę to, wezmę snajpę, wezmę AK. No i postaram się, a nawet jak się zabiję, to i tak nic nie szkodzi, bo się za chwileczkę odrodzę. Mordeczki, równo 19 minut, zaczynamy szukać. Moi drodzy, skorzystając z chwili czasu, że oni się chowają, przypominam, że możecie mnie wspierać z kodem Gaming with Pharrell, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków. Panowie, jaki próg łapek robimy? Kolejny z Hide and Seek z widzami. 10 tysięcy. No dobra, 10 tysięcy dobijamy pod tym odcinkiem, robimy kolejny odcinek Hide and Seek. Oczywiście kod do mapy macie podany w opisie tego filmu. Panowie, 19 równo już jest, już się nie przemieszczamy, zaczynam szukać. Okej, okay, let's go. No jestem mega ciekaw, gdzie żeście się pochowali, wariaty. Przypominam, żebyście tam się nie strzelali, żadnej kurcze agresji na odcinku między sobą, tylko ja mogę strzelać. Dobra, co my tu mamy? Pierwsza chatka, w której nie ma nic, ale wątpię, żeby ktoś się w tej chatce schował. Z pewnością wszyscy będą obstawiali smoka. Wszystko jest możliwe. I wiem, że wszystko jest możliwe, to jest właśnie hide and seek. Ogólnie ta cała mapa jest stworzona pod PvP, tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Więc można tutaj sobie bardzo fajnie ze znajomymi się postrzelać, pobawić się. Dobra, lecimy dalej, co tu mamy? O kurde, ktoś tu otworzył skrzyneczkę. Za mapę też nie wychodzimy, nie? Przypominam, jeżeli ktoś wyszedł, no to niech już się wróci najlepiej. Co tu jest? Ale chować powinno się wszędzie na terenie mapy, tak? Tak, tak, tak. Tylko patrzę sobie, czekaj, to jakieś takie fajne jakby wejście było. Ja bym się tu schował osobiście, ale nikogo tu nie ma. Dobra. Lecimy dalej, mam 10 osób do znalezienia. Kurczę, no to jestem mega ciekawy. Ile mi to zajmie? Jak obstawiacie? 10 minut? Ja za dwóch. Okej. Ja się nie znajdziesz. Całe życie. Okej, okej. Nie znajdziesz, no dobra. Ty tak już jest pewny, że go nie znajdziesz, no po prostu. 17 minut ci to zajmie. Mówisz? Cały czas? Antenowy? Ja ej, zbugowałem się, dobra. Odrodziłem się. Skrzyneczka jakaś, nie wiem o co chodzi. Ej, tu nikogo nie ma faktycznie. Zaraz będziemy zwiedzali sobie tego całego smoka, czy co to jest? Troll, smok? Twój stary, tak? To był? Dobra. Twojego starego będziemy zaraz zwiedzali. No, pijanego. Nie ma nic, kurde. Okej. Okay. Teraz zobaczymy sobie szybciutko tira. Muszę wszystciutko po kolei lecieć, bo żebym nie przegapił kogoś. Dobra, spokojnie. Zaczynamy wchodzić. Tutaj, ty, jakie tu jest w ogóle kozackie wejścia? Tu nikogo nie ma za skałą? Nie ma. Okej.
10 osób, mapa wcale taka duża nie jest, ale coś podejrzewam, będą takie same problemy jak na mapie. Widziałem cię. Widziałeś mnie? No widziałem cię. Ja też go widziałem. Po co mi widzicie? Co wy gadacie? Tak on, no z fan. Albo bejtują. Nie no, co ty? Jeszcze raz tutaj sobie stanę. Wskakuj, wariatko, ty moja. Dobra, chyba. Chyba ktoś tu jest za krzaczkiem. Dobra, zaraz cię nakryję. Biegasz teraz, podskoczyłeś. Ale dobra, dobra. Głupio się skacze. O, spadł na dół. Ale dymy skąpy walną. Jak on tam wlazł? Dobra, masz IQ na razie szczęście. Idę szukać dalej. Łatwo. Łatwo, łatwo. Z pewnością się tam przemieszczacie, kurczę, i mnie bejtujecie. No, jasne. Ja jeszcze jestem w tym, Creative Hub. Tak. No. Okej. Okay. Standardowo tutaj nikogo nie ma. Zobaczmy sobie ze snajpereczki teraz te miejsce. 5 minut nikogo nie znalazłeś. No. Każdy się dobrze sprawdził. Każdy dobrze. Chyba słyszał. Bardzo dobrze nawet wam powiem. Dobra. Co my tu mamy? A, ja tak? Gram sobie oczywiście na tych, wiecie, lepszych detalach, nie? Ciemno jest. Tu 10 minut i sobie kogoś wybieram. Happy. Co jest? Masz Discorda. Okej. Okay. Co jest? Labiryncik, kurczę. Ej, gdzie ty jesteś? Miejscówce. To nieźle, że się tam się, kurczę, skitrali. Ej, nie znajdziesz, nie ma lipy. No dobra, no zobaczymy, zobaczymy gdzie, nie? Ktoś mi później pomoże szukać, z pewnością IQ. Nie. No, nie. A co, no, znowu ty próbujesz wejść? Ktoś jest? Tu nie ma nikogo. Sobie zobaczymy od góry. Ej, gdzie wy jesteście? Naprawdę, halo? Przecież to jest niemożliwe aż. Ej, kto tańczy? No, ktoś tańczy. Ajo. Jakiś... Wariat. Różniaczek tańczy tu. XD. Ej, znowu tańczy. Czekaj, co on tańczy? Bez ja friend. Ja bez... tańczę. Ej, Fara, jak no. Ktoś nie znajdziesz wszystkich? O, ty, co, dym idzie tu, jedź wieczór idzie, Jezus. Słyszałem ten skok. Słyszeliście? Ciekawy jest Farel. O, zatańcz Farel. O. Take the Ella, ktoś tam tańczył. No i on, ja tańczę. Kto lotnie lata? Lata na launchpadzie. No, ciekawe. Farel, kto to on już taki? Na smoka wchodzi, a na smoku nikogo nie ma, mistrzu. Ciekawe, kto myślę, to taki. Smoka poleciał chyba. Damsel za traktorem, jako ojej, pierwszy ojej, dostał czosnek. Pierwsza osoba nakryta damsel. Dobra. To wam troszeczkę teraz tutaj dreszczyk emocji zapewniłem. O, elo. Jej. Widzę cię, Faru. Daniel, nie. Siemka, Daniel. Hejka, hejka. To fajnie. To fajnie, żeś się skitrał, nie? Dobra, ty... Dobra. Tak mówię, że na smoku nikogo nie ma. Tutaj jeszcze nie byłem. A czy nie, chyba byłem na początku, ale tutaj nie byłem. Krata u góry, na dach jakoś można wejść? Kurde, jak oni tam wleźli ewentualnie. Dobra, na razie tutaj odpuszczam, wracam się jeszcze raz. I zobaczę. Ej! Prawie utknął. Czekaj. Ty dobra, bo ty Farel, ty na nagraniu to zobaczymy. Czy ale... ty mnie nie widziałeś? Ale czy co, czy nie widziałem, czy tak? Jak ty metr ode mnie przeleciałeś? No, na tym launchpadzie. Kto ale close. Z tej barki? Spoko, spoko. O, widzę Daniela, elo Daniel, mordeczko. Siema. Lata na tym launchpadzie. Farel. No właśnie, to lata i lata. Take the Ella, tańczy ziomek. No co jest? Sergiusz wyeliminowany. No to. Elo, Daniel. Weź tam, nie bij tej choinki, nie znęcaj jeszcze nad nią. IQ. Spoko. Ale na kontrolu chodzi, on auto wskoczył. Dobrze, dobrze. IQ. Na ławeczkę, co jest? Coś czuję, jakbym tutaj zatańczył, to i tak by mnie nie znalazł. No, ja mam troszeczkę Fortnite'a, jest za mocno przyciszonego, mam takie 50%. Ja też mam cichutko. No. A ja widzę Daniela cały czas, ja widzę Daniela. To taki jest kontener ciekawy. Ale się rozgląda na rogu płotka. O, bo ja i skaczę. Skacę, skacze. Filipek. Nie no, Fanel, ale dobra kampa, nie powiem, Daniel, że nie. Daniel, nie zabijaj, nie zabijaj, nie zabijaj.
Ja tak ile patrzy na ten kontener, ładniutko, ładniutko na kontrolę. No kurde, gdzie ty jesteś? Spokojnie. Dobra, nie patrz się w ten kontener tak, mordeczko, nie skacz. Wszedł do kontenera. Nigdzie zostaw nie mnie, nie zabijaj, nigdzie nie zabijaj. IQ, przestań bejtować. Przestań bejtować. Jak on mnie cały czas widzi. No, ja mam wucha. Tutaj na tej rączce jeszcze nie byłem, panowie. Kto to piłka odbija? Tu już się rozwiązała tajemnica, dlaczego IQ tak dobrze strzela na Steamach. No, bez kitu. Jesteśmy wucha. Na samym szczycie. Ktoś tam sprejował. O, dostał ktoś. Au? Ktoś dostał. Bombę w oko. Au, o, Lucky Wiśnia. A to Lucky Wiśnia. Elo, Daniel. Chris IQ! O, on jest gdzieś tu! Dobra, gdzie ty jesteś? Taki pewny został? Siebie, widzę cię tamto, siamto. Ja się powiem z Danielem. Tu w kontenerze, ty... Ej, uciekaj mi stąd od razu, mordo. A gdzie ty jesteś? Dobra. Ty już się nie bawisz. Idealnie było przyjść na ten paluszek. Ile zostało osób? Mam 6 fragów, czyli jeszcze 4 osoby do znalezienia. 10 minut do końca. Nice. Jeszcze ja. O, siema IQ. Jeszcze ja. Elo, elo. 4 osoby. Chłopaki za dymę robią. Hejka. Aj. Czornutki. Mordeczka. Jeszcze 3 osoby. Co to za down tu przyszedł i się zabił? Lucky Wiśnia. Zalicza twarde down. Down. O nie wiem, gościu wpadł mi tutaj, jak mówię, że macie zostać na napisie The Block, to wy tutaj skaczecie mi. Ja mówię, co za wariat. No co ty? Okej. Okay. Tutaj nikogo nie widać, powiem wam. Dobra. Tutaj w środku nie byłem. Tu się do gęby wchodzi. Ta, to jest gęba. Gęba tego smoka. Czy ktoś tutaj mógłby dalej przejść? Nic na dole, kurde, nie widzę. Ile osób zostało? Zostały 3 jeszcze osoby, wiesz? Ale już mi się pomysły powoli kończą. Naprawdę mi się powoli pomysły kończą. Tu sobie zeskoczę. Tutaj jest... łokie przejście. Hejka. Nie. Not Doom. Ej, powiem ci, że tutaj na farcie wpadłem, niechcący. Naprawdę, nie wiedziałem, że jest takie przejście. Zostały 2 osoby do końca. Teraz jak znajdę jedną osobę, no to już jest po prostu... wyłoniony okay. Zwycięzca 1000 fałdolców. Jakaś może mała podpowiedź? Bez? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie. Ej, kurde. Dobre jesteście w hide and seeki, wam powiem. Za dobrych widzów biorę, kurde. Dobrzy jesteście. Trenowane było. No jak najwidoczniej, kurczę, najwyraźniej. Jeszcze raz przejdę się tędy na górę, po rączce, czy co to jest, a po tym kijku, cyk, samochodzik jakiś, tutaj skrzynkę otwórzmy, żebym wiedział, że tutaj byłem, tu jest jakaś półka taka skalna, gdzie można wejść wyżej, okej. Nie. WP Mikui został nakryty jako... ostatni zwycięzcą został kto? Szalonuwer. Szalonuwer został zwycięzcą dzisiejszego odcinka. Wygrywasz, mordo, 1000 fałdolców. Mega ci gratuluję. Szalonuwer, to weź nam jeszcze pokaż, gdzie ty się schowałeś, mordo. Tutaj koło launchpada, tak? Tak, jak jest u góry. Dobra. Okay. Tutaj patrz, wyląduj. No. Tutaj. Tutaj stałeś? Aha! O nie! Cały czas nade mną latałeś. A ja mówię, o nie, zaraz to zaraz nieźle, tego. To nieźle. Zaraz mnie znajdzie. Dobra kampa. Ja, chłopaki, dziękuję wam wszystkim za udział w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wy się również, widzowie, bawiliście tak wspaniale jak my. Przypominam, 10 tysięcy łapek w górę pod tym odcinkiem i robimy kolejne hide and seek z widzami. Trzymajcie się. Yo! Cześć! Cześć. Hello.